Samorządowcy związani z opozycją coraz mocniej angażują się ideologicznie. Środowiska skrajnie lewicowe mogą liczyć na wielowymiarowe wsparcie, między innymi prezydentów Gdańska i Warszawy. 16 listopada w Międzynarodowy Dzień Tolerancji samorządowcy opozycji wyrazili poparcie dla środowisk LGBT. Pałac Kultury i Nauki w Warszawie prezydent Rafał Trzaskowski podświetlił na tęczowo. W Gdańsku prezydent Aleksandra Dulkiewicz kolorami środowisk LGBT oświetliła ratusz. Jednorazowa akcja sporo kosztowała, ustaliła gdańska radna Joanna Cabaj. Proszę sobie wyobrazić, że koszt ten wyniósł ponad 22 tysiące złotych. To jest koszt podświetlenia na tęczową ratusza w Gdańsku na kilka godzin. Władze Gdańska narzekają na problemy finansowe wywołane pandemią i decyzjami rządu. Prezydent Dulkiewicz przeznaczyła jednak ponad 100 tysięcy złotych na fundację Unia Metropolii Polskich imienia Pawła Adamowicza. Zrzesza ona prezydentów miast związanych z opozycją. W ostatnich dniach zażądali oni od premiera, aby wycofał polskie weto dla unijnego budżetu. W ramach protestu we wtorek m.in. w Gdańsku zgasły światła w mieście. Chcieliśmy pokazać, jak trudna jest sytuacja finansowa samorządów. W tej sprawie gdańscy radni z Prawa i Sprawiedliwości złożyli zawiadomienie do prokuratury. Uważamy, że jest to działanie na szkodę interesu publicznego właśnie dlatego, że w stowarzyszeniu, które w ogólnopolskim jakiejś walce politycznej apeluje o tego rodzaju działania, tak naprawdę sprawia, że może pogorszyć się bezpieczeństwo mieszkańców. Środowiska skrajnie lewicowe od lat są też beneficjentami wielu miejskich programów, m.in. w Gdańsku i w Warszawie. Niedługo po objęciu władzy w stolicy Rafał Trzaskowski podpisał tzw. kartę LGBT+, która nie tylko promuje seksualizację dzieci, ale także zapewnia finansowanie skrajnej lewicy. Warszawa musi być miastem przyjaznym, musi być miastem tolerancyjnym, musi być miastem otwartym. Rafał Trzaskowski aktywnie uczestniczy w marszach równości oraz w ostatnich protestach feministek, które domagają się zabijania dzieci nienarodzonych. Wiemy, dlaczego tutaj jesteście. Rozumiemy to, rozumiemy wasz gniew. Tak zwany strajk kobiet może liczyć na specjalne wsparcie. Miasto wynajmuje organizacji lokal w centrum za 15 zł za metr kwadratowy. Lokal nie jest jednak dostępny dla wszystkich. Feministki na swoje konferencje prasowe nie wpuszczają wybranych mediów, m.in. telewizji Trwam. Patrzcie, patrzcie. Ale co pani? Działania samorządowców opozycji na rzecz propagowania ideologii wychodzą poza ich kompetencje, zaznacza poseł Prawa i Sprawiedliwości Paweł Lisiecki. Ich działania są nakierowane bardziej na kwestie propagandowo-światopoglądowe niż wykonywanie rzeczy, które interesują mieszkańców. Tymczasem dla lidera Wiosny Roberta Biedronia to, co robi prezydent stolicy, jest i tak niewystarczające. Dlatego zaapelował do Rafała Trzaskowskiego o przyspieszenie realizacji deklaracji LGBT+, ponieważ Komisja Europejska chce wprowadzić strategię na rzecz równości osób LGBTIQ. Jeżeli prezydent Warszawy się do czegoś zobowiązał w trakcie swojej kampanii wyborczej na prezydenta Warszawy właśnie, no to powinien tego dotrzymać. Mówi senator Lewicy Wojciech Konieczny. Rodzą się pytania, jaki jest cel tego przyspieszenia, mówi prawnik Marcin Jakubczyk. Naszym ma polegać to dyscyplinowanie. Chodzi tylko o to, żeby jeszcze mocniejsza była ofensywa ideologiczna LGBT w Warszawie. Mieszkańcy w końcu też zaczną dostrzegać, że nie chodzi o równe traktowanie każdego obywatela, bo przecież to tak naprawdę i tak ma miejsce, tylko chodzi o jakąś dziwną wojenkę ideologiczną, której skutki mogą być tragiczne, szczególnie dla młodego pokolenia.